Natomiast 2 lata temu zdecydowaliśmy się wyjść niejako poza obręb, z różnych powodów, poza obręb tej sceny i staramy się teraz obecnie działać bez takich ograniczeń, to znaczy bez ograniczeń takich subkulturowo-ideologicznych. Staramy się grać koncerty wszędzie tam, gdzie ludzie chcą, żebyśmy grali. Wydaliśmy już pierwszy swój materiał debiutancki na scenie oficjalnej przez firmę, która działa normalnie w tym biznesie muzycznym. Część osób mówi, że Ahimsa zdradziła tę scenę. To jest tak, że w momencie, gdy my zaczynaliśmy, zaczynały różne zespoły z nami. To wtedy grały takie zespoły jak Ustawa o Młodzieży, Inkwizycja, wtedy powstawał Allianz, Apatia, Schizma i parę jeszcze innych zespołów. My zaczynaliśmy razem. Część z tych zespołów już dawno oczywiście nie istnieje, nie ma nic wspólnego z żadną sceną, bo nie grają nadal, chyba że się reaktywują po raz kolejny. Część zespołów nadal na niej trwa. Ja pamiętam, że takim zespołem dyskusyjnym był już zespół Deserter, który kilka lat temu, gdy my graliśmy na tej scenie, był też zespołem wyklętym przez załogantów. Takie problemy miał kolaboranci, zespół, który też niejako z tą sceną był powiązany, a potem pojawiły się zarzuty. Ja myślę, że to jest grupa takich zespołów, które, nie wiem, wychodzą poza to, nie zdradzając, tak powiem, swoich takich ideałów wewnętrznych, tylko tyle, że są postrzegani jako zespołu poza. Ja pamiętam tą sytuację, gdy Deserter podpisywał swój pierwszy, gdy wychodził poza scenę oficjalną i wydawał w firmie oficjalnej materiał, jakie były dyskusje na scenie niezależnej wśród działaczy, którzy mieli swoje wytwórnie. No i tutaj według mnie oczywiście nie było kontrowersji wobec postawy Desertera, jeżeli chodzi o ideologię, tylko o ten ruch. Ja pamiętam, że oni według mnie nie mieli innego wyjścia. To jest tak, że na pewno bardzo chętnie by wydali materiał u swoich przyjaciół, którzy mają firmę niezależną, którzy znają się na tej muzyce, wydają podobne zespoły. Natomiast jest tak, że te firmy niezależne mają niestety bardzo ubogą dystrybucję i zespół, który chce sprzedać trochę płyt, a w ilości Desertera jest to ilość duża, to niestety w takiej małej wytwórni niezależnej nie ma na to szans. Różnego rodzaju bardzo ciekawe kasety, płyty wydawane przez te firmy mają kłopot z trafieniem na przykład do normalnych hurtowni. Sprzedają za gotówkę, większość hurtowni, większość sklepów boi się, nie chce brać za gotówkę, woli wziąć za gotówkę Edytę Górniak bądź Fan Factory, bo wie, że za 2-3 dni sprzeda i będzie mogła spokojnie wstawić na miejsce Fan Factory i Edyty Górniak, znowu Edyty Górniak i Fan Factory. No. W związku z tym, że sklepy nas olewają, to my olewamy sklepy i po prostu sprzedajemy poprzez giełdy, sprzedajemy poprzez dystrybucję wysyłkową, która naprawdę idzie znakomicie. Ja sam jestem zaskoczony, że aż tak dobrze. Także widać, że wśród tak zwanej publiczności to zainteresowanie jest. Moim zdaniem najważniejszym błędem jest zbyt duża ideologiczność sceny niezależnej. To znaczy my jako zespół podjęliśmy właśnie taką decyzję już 2-3 lata temu, że chcemy być zespołem przede wszystkim grającym muzykę, a nie zespołem kilku ideologów, którzy, prawda. I uważam, że cała scena niezależna przez to, że właśnie są zbyt jakieś takie górnolotne, czy jakieś, może źle to nazwałem, ale zbyt wysokie jakieś aspiracje tych ludzi powoduje, że oni się boją po prostu wyjść naprzeciw czemuś. Klip do numeru Ahimsa uważam jest bardzo ostry i bardzo wymowny ideologicznie. I wydaje mi się, że puszczaniem tego klipa w telewizji, my jako zespół Ahimsa zrobiliśmy
dużo więcej niż być może paru działaczy niezależnych swoimi ulotkami i tak dalej, w kręgu osób, które i tak są tego świadome i tak to wiedzą.